day of reckoning is at hand. Dlaczego Stwórca powołał do życia świat, który jest tak pełny niedoskonałości, nieszczęścia, grzechu? Wśród uczonych zarówno nieba, jak i piekła pytanie to znane jest jako zagadka smutków. Jeżeli grzech sam w sobie jest częścią wielkiego projektu, czy nie jest też ze swej natury święty? To pytanie dla mędrców, jednak pewne wyjątkowo niespokojne istoty kurczowo trzymały się tego tematu. Nefilim. Potomstwo aniołów i demonów. Nieustępliwi wojownicy, niepowstrzymani, żądni krwi, aż zostali zdradzeni przez czworo pobratymców. Wojnę, śmierć, furię i waśń czterech legendarnych jeźdźców apokalipsy. Zdrajcy zostali obdarzeni niewyobrażalną mocą przez tych, którzy przysięgli utrzymywać symetrię między ładem i chaosem. Przez Radę Spopielonych bądź świadkiem rozprawy, która ma na celu zakończenie wojny Nefilim w imieniu równowagi. Oto nowy pakt. Wojna zażenie porządki ogarniające świat, sprawca wszelkiego bólu i cierpienia. Śmierć, mroczna dusza wieczności, jesteś najgłębszą zgnilizną, potężnym antyżyciem. Waśń, nieskończony duch odwiecznego sporu. Jesteś wszystkim tym, co zasiewa niepokój w sercu każdej żywej istoty. I wreszcie furia. Straszliwy impuls wściekłości. Jesteś maszyną, która... Będziemy walczyć, czy tracić cenny czas na ceremonię? Wystąp przed oblicze Rady, jeźdźcze. Jesteś najbardziej niecierpliwą ze swego rodu. Najbardziej nieprzewidywalną. Balansujesz na skraju własnej rzeczywistości. Twoi bracia rozumieją, do czego zostali zobowiązani. Ale czy ty także... Dalej gadamy! Mam poprosić śmierci, żeby przyniósł herbatkę, czy zaczniemy działać? Furio, twoja rola w tej historii jest jeszcze nieznana. Ciekawe, czy na nowo podsycisz płomień stworzenia? A może zdusisz go już na dobre? Sny ciekawsze niż rzeczywistość. Gdybym wiedziała, że ten nowy pakt będzie tak ekscytujący, od razu pozwoliłabym wojnie pozbawić mnie głowy. Czy można umrzeć z nudów? Zagłada. Znudzony jak ja. Może po prostu leniwy. Gdybym cię tak nie kochała, zabiłabym cię, żeby było co robić. Wezwanie? Wreszcie. Proszę, 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 bądź planetą demonów, które trzeba wytępić. Albo dwiema. Wojna? Jakiś to żałosny los sobie zgotowałeś, bracie. Uważaj na słowa. Bo
może i jestem najmniej lubianym jeńcem, ale przez swoje słowa nie zostałam przykuta do skały jak pies. Furio, podejdź do nas. Trzeba posprzątać jakiś bałagan, jak rozumiem. Chodź sobie drwisz, nie mylisz się. Wojna złamał przysięgę złożoną radzie i roztrzaskał siódmą pieczęć. Ach, apokalipsy? Dlaczego miałby... Tego nie wiemy. Jeszcze. W tej właśnie chwili ziemia wpada między włócznie nieba i młoty piekła. Więc jeźdźcy mają wyruszyć. Nie. Kiedy Rada Spopielonych stara się zrozumieć, jak i dlaczego zdrajca dopuścił się tego obrzydliwego czynu. Trzeba zająć się pewną... delikatną sprawą. Trzeba było wezwać Waśń. To on tu jest delikatny. Uwolnionych zostało 7 grzechów głównych. Nie jest nam wiadome przez kogo, ale 7 przemierza teraz ziemię z dala od naszego więzienia. Równowaga między ładem i chaosem i tak jest już zagrożona. 7 nie można zignorować. Wojna jest skuty łańcuchami. Śmierć zaginął. Waśń zajmuje się czymś innym. Ostatnim razem do stawienia czoła grzechom potrzeba było całej waszej czwórki. Poradzę sobie z nimi z zamkniętymi oczami. Ale gdy wykonam swoje zadanie, oczekuję, że będę dowodzić ich wcami, jak prawo nakazuje. Skoro chcesz być posłuszna w zamian za tytuł, niech tak będzie. Ale nigdy nie rasz się stawiać nam żądań, jeźdźcze. Natychmiast ruszaj. Witaj, panno Furio. To się nazywa szczęśliwe zrządzenie losu. Obserwatorka? Wątpicie w moją wierność? Proszę, nie złość się. Jestem twoją wielbicielką. Cofam to, twoją fanką. Jesteś jedynym jeźdźcem, który naprawdę się liczy. Wystarczy! Pozwalam, byś mi towarzyszyła, ale nie wchodź mi w drogę. Będę niczym cień. Niezłomna. Milcząca. Bardziej milcząca. Idź! Znajdź miejsce zwane schronieniem. Właśnie tam musisz rozpocząć poszukiwania 7. Furio, czekaj. Ja... Cokolwiek między nami zaszło, posłuchaj głosu serca. Na pewno nie wierzysz, że jestem winny tych zbrodni. Coś się stało ze wszechświatem. Uważaj, Furio. Jakieś moce spiskują przeciwko nam. Zapamiętaj te słowa! Yeah.
Furio, zbliżamy się do jednego z siedmiorga. Chronienie. Dla kogo? Robactwa? Dla ludzi. Pani. Cudownie. Budowanie domu z patyków, gdy kończy się świat. To gdzie mamy się teraz udać, obserwatorko? Wiem tylko to, co rozkazała rada, pani. Tutaj zaczyna się poszukiwanie siedmiorga. Zazdrość. Moje! Ludzie! Schronienie! Wszystko tutaj jest! Moje! Idź dalej! Jeźdź tu! Albo też będziesz moja! Mam swoją misję. Ach. Chronienie ludzi! Ludzie myślą, że są wybranymi stworzeniami, a tymczasem to jedynie małpy pełzające po ziemi! Chowasz niemałą urazę. Mają tak niewiele, a ja im wszystko zabiorę. Gdy już nic im nie zostanie, będą moimi zabawkami, dopóki się nie popsują. Nie powstrzymasz mnie. Ależ ja nie chcę. Ludzkość jest potwornie przereklamowana. Nie jestem tu dla nich, tylko dla ciebie. Tylko moje!
Nie jesteś wystarczająco dobra, by się ze mną mierzyć! Na kolana! Odbierz mi go! Ha! Jest mój! Pani, nie chcę się narzucać, ale czy nie miałaś schwytać zazdrości? Tak. Patrz. Ten talizman... To naczynie. Zazdrość gromadziła w nim energię pozostałych siedmiorga. Nada się na więzienie dla reszty, jak już złamana zostanie ich fizyczna postać. Jeśli mogę, z talizmanu dochodzi chyba coś w rodzaju szumu. Ten błysk... Wskaże, gdy niedaleko będzie jedno z siedmiorga. Wiem. Cóż za mądrość. Jesteś wszystkim tym, co obiecała Rada. Twój głos zaczyna mi się podobać, obserwatorku. Zlekceważyłabym swoje obowiązki, gdybym nie powiedziała, że nawet z talizmanem znalezienie reszty grzechów głównych będzie wyzwaniem. Znalezienie zazdrości było łatwe. To był prezent. Nie liczyłabym, że otrzymasz go drugi raz. Zazdrość była też zdecydowanie najsłabszym z grzechów. I jeszcze coś dodasz? Tylko to, co już zapewne wiesz. Armie nieba i piekła podzieliły świat ludzi na swoje strefy wpływów. Rozejrzyj się. Zamieszanie, jakie widziałyśmy, to prawdziwe uosobienie walki między władem i chaosem. W takich warunkach twoje zadanie jest
nie do pozazdroszczenia. Ale dzięki temu będzie zabawnie. Pozostałe grzechy kryją się w tym zrujnowanym świecie. Podczas swoich egoistycznych sporów o władzę atakują tak anioły, jak i demony. Doprowadzi mnie do nich ich własna arogancja. Być może, ale będzie potrzebna pomoc. Zdobędę wszystko, czego będzie mi trzeba. Może ocalali tam jacyś ludzie. To drzewo jest imponujące. Ale czy tylko mi się zdaje, czy tam nie pasuje? To drzewo twórcy. Z pewnością znajdziemy tam schronienie. O swojej zasadzce. Walka wcale nie należała do moich zamiarów, jeźdźcze. No, no, ognista z ciebie panienka, co? Nie wystawiaj na próbę mojej cierpliwości. W porządku.
Wojna to jak dla mnie zbyt ryzykowne przedsięwzięcie. Przybyłem tu w imię ślepego kapitalizmu. Jestem Wulgrim, kupiec potępionych. Handluję duszami dla własnego zysku. W końcu nawet w obliczu apokalipsy trzeba się w jakiś sposób utrzymać. A czyimi duszami handlujesz? Aniołów, demonów, nawet ludzi. Wszystkie dusze mają dla mnie wartość. Widziałem trupy, które po sobie pozostawiłaś. Czego mogłabym chcieć od ciebie? To zależy, czego potrzebujesz. Informacji o 7 grzechach głównych. Szepty na wietrze mówią, że legendarni jeźdźcy to tylko pionki w czyjejś grze. Ofiary ogromnego oszustwa. Co jeszcze wiesz? Wiem, że pierwsza informacja jest darmowa. Wróć, gdy będziesz mieć duszę na wymianę, a być może docenisz oferowane przeze mnie towary. Wulgrim i jego demoniczny język żyją, by wprowadzić zamęt i żywić się strzępami świata, do którego zniszczenia przyłożyli rękę. Rzeczywiście. Choć mimo swej żądzy dusz, Wulgrim może się przydać podczas tej wyprawy. Chyba wszystko. Zaiste, pani. Ciekawe, kto tu został, o ile w ogóle.